pochodzę z okolic Lwowa. No, były w 1946 roku przesiedlenia, to razem z rodzicami, wtedy byłam jeszcze młodą dziewczynką, przesiedleni zostaliśmy. Pracowałam jako urzędnik. Już idziemy. Chodzę do syna wyprowadzać ogromnego psa. Codziennie, nawet jak mi się nie chce. Bo on jest bardzo kochany i hipnotyzuje mnie, to znaczy siada przede mną i wzrokiem kusi, żebym jednak go wyprowadziła. Jestem chora na osteoporozę. Mam duże problemy z żołądkiem. Nie mogę lekarz brać się tak to bezpośrednio po pastylkach. Po kolei przychodzi zespół. Na ogół jest para młodych i jest starszy lekarz. No i przeprowadzają ten wywiad dokładny. Ale tam wszystko spisują, czy się miało gorączkę, na co się chorowało od dzieciństwa po kolei. 140 na 75. Pani Stanisławo, piłeczka w ręce, ścisnąć i liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To takie ogólne wrażenie, że jest bardzo wygodnie, wszystko jest dobrze, mogę sobie uregulować to wyżej, niżej, tak wysoko, że mogę sobie posiedzieć nawet, poczytać. Szafka jest nowoczesna, ładnie wygląda wszystko, no i jest wesoły kolor żółty, to dobrze, że właśnie takie jasne, rozświetla troszeczkę. Zmienia się na lepsze bardzo. Może jeszcze niektóre szpitale nie nadążają, jak to się mówi, ale jest duża różnica, co było, a co może być. Nazywam się Kupińska Daszkiewicz Stanisława. Korzystam z okazji i bardzo dziękuję właśnie dlatego, że mogę korzystać z tych urządzeń i w komfortowych warunkach być w szpitalu.